Chciałem, żebyśmy dzisiaj na tych warsztatach naszych komunikacyjnych porozmawiali o tym sobie, co się nazywa wyrażaniem swoich uczuć i potrzeb. W komunikacji bardzo ważną rzeczą jest wyrażanie swoich uczuć i potrzeb. Komunikacja bez wyrażania swoich uczuć i potrzeb będzie zaburzona. Mówienie o tym, co nam leży na sercu, to umiejętność, która pełni dwie kluczowe funkcje. Po pierwsze, pozwala nam uwolnić emocje. W ten sposób uwalniamy emocje, kiedy my komunikujemy, co nam leży na sercu. A po drugie, pozwala nam budować zdrowe i autentyczne relacje z innymi. Uwolnienie emocji to jest pierwszy taki, jakby wam to powiedzieć, pierwszy impuls zdrowia. Uwalniam emocje. Ludzie nie uwalniają emocji zasadniczo. Uwalniają częściowo, malutko, troszkę. A emocje są po to, żeby je uwalniać. Bo to są emocje. Bo emocje nieuwolnione gniją w środku i zaczynają stwarzać bardzo niebezpieczną przestrzeń, gdzie tworzą się właśnie patologie, różnego rodzaju wewnętrzne choroby. A po drugie, to, że my wyrażamy, jakby wyrażamy swoje serce poprzez określanie tego, czego pragniemy, czego potrzebujemy, co czujemy, to powoduje, że jesteśmy w stanie budować zdrowe i autentyczne relacje. Rozumiecie? Bo inaczej, kiedy my tego nie robimy, to relacje nasze będą płytkie, cienkie. Teraz wszystko to, co jest w życiu najpiękniejsze. Miłość, radość, pasja, wszelkiego rodzaju pragnienia głębokie nie mają żadnego znaczenia, jeżeli nie mamy się z kim nimi podzielić. Jak jesteś sam. Sam ze swoimi pragnieniami, ze swoimi marzeniami, z przeżywalnością różnych rzeczy, no to jesteś jakby tylko posiadaczem tego. Ale w pewnym sensie nie jesteś w stanie bez drugiego człowieka zrobić z tego użytku. Zrób użytek z miłości bez drugiego człowieka, proszę bardzo. Czy to jest onanizm? Rozumiecie, o czym mówię? Nie fizyczny, psychiczny. Z tego powstaje na przykład narcyzm. Kim jest narcyzm? To człowiek, który ma samozachwyt. Sam się kocha. Wiecie, o co chodzi? Sam się kocha narcyz. Nie potrzebuje nikogo do kochania. To jest chore. Kiedy tylko spotyka cię coś w życiu, na przykład wielkie szczęście, to pierwsza rzecz, która się rodzi w tobie, to jest to, żeby się tym z kimś podzielić. Proste. Rozumiesz? Ja chcę ci w tej chwili pokazać, jak jest skonstruowana dusza, twoja i moja. Dlatego jest napisane, lepiej jest dwóch niż jednemu. A potrójny sznur z trudnością jest do przerwania. Niestety jest tak, że mówienie o emocjach jest bardzo trudne dla ludzi. A przekazanie im tego, że powinni uwalniać emocje, to jest czasami jak tortura. Wszystko, co jest złe, człowiek chce schować gdzieś głęboko w sobie.
Nie chcę w ogóle o tym mówić, nie chcę tego w ogóle uwolnić na zewnątrz. I filtruje i wybiera z siebie to, co według niego może ewentualnie uwolnić. A więc przeciętny człowiek ma w sobie taką bazę pewnych emocji, które uwalnia, i to jest taka malutka baza. On na tym poziomie dopuszcza do siebie ludzi, a na innym już nie. Reszta jest głęboko ukryta. On sobie te coś tam przeżywa i teraz jest nieważne, dobrze czy źle, ale to się dzieje w nim. On nie uwalnia. Dlaczego? To jest bardzo trudne. Dlaczego my tak robimy? Ponieważ zostaliśmy nauczeni uciekania od trudnych emocji. Nas tego nauczono. I unikania trudnych rozmów. Tego nas nauczono w dzieciństwie. Tego nas nauczono od samego początku. Uciekania od trudnych emocji nas nauczono i nauczono nas unikania trudnych rozmów. To wszystko jest związane z komunikacją. Ludzie zasadniczo nie umieją uwalniać trudnych emocji. Umieją uwolnić płytkie, te, które sobie właśnie w tym takim świadku kontaktowym ustawili. Ale głębokich nie. Rozumiesz? Nie umieją tego robić. I nie umieją też i uciekają od trudnych rozmów. Dlaczego są problemy w relacjach między ludźmi? Kiedy dochodzi do trudnej rozmowy, jest dym. Jak jest rozmowa lekka, wiesz tam, co tam cię jadłeś, a wiesz ciasteczko, a ty, a co u ciebie, a ja sobie tam zjadłem w ogóle mleczko, w ogóle wiesz o co chodzi. I chodzisz, jest tak fajnie, tak lajtowo, nie? Żaden problem. A smakowało ci ciasteczko? No super było ciasteczko, a mleczko? Super mleczko. Porozmawiali sobie. Ale kiedy pójdą głębiej, zaczynają się schody. Rozumiecie? Tak jest skonstruowany przeciętny człowiek. Dlaczego? Bo tak się nauczył. Tak go nauczyli. Uczyli cię twoi rodzice trudnych rozmów? Nie? Jest jakaś osoba, która była nauczona przez rodziców trudnych rozmów? Nikt z nas nie jest? A może czyjś rodzice wasi uczyli was, w jaki sposób uwalniać trudne emocje? Nikt nas tego nie nauczył. Kiedyś taki był zespół, nazywał się chyba Turbo, polski zespół. Albo ten Turbo chyba. I on nagrał piosenkę Dorosłe Dzieci. Posłuchajcie sobie na YouTubie piosenki Dorosłe Dzieci. I tam jest taki tekst, dorosłe dzieci mają żal za kiepski przepis na ten świat. I to jest piosenka, to jest heavy metalowa piosenka, taka dobra, taka ballada, mówiąca o tym, że ludzie nie byli nauczeni fundamentalnych podstaw życia. Rozumiecie? I powstało pokolenie dorosłych dzieci, które nie potrafi się komunikować. Potrafi świetnie manipulować. Potrafi świetnie być płytkim, ale nie potrafi wejść w głębszą relację. Zostaliśmy nauczeni, że są złe i dobre emocje. Tak nauczono nas. Bito nas, albo karcono, albo krzyczano na nas, kiedy wyrażaliśmy gniew, niezadowolenie. Mówiono do nas, to jest but. To jest nieposłuszeństwo. Rozumiecie? Robiono nam to od dziecka. Robiono wam tak? Czy was głaskano po głowach za to, że na przykład się gniewaliście? Nikt was nie głaskał po głowach za gniew? Za gniew krzyczano, prawda? Nie wolno ci tego robić. Nie powinieneś tak robić. Od małego nauczono nas, że są złe i dobre emocje. Dobre? Git. Niedobre? Nie ruszaj, nie uwalniaj. Rozumiesz, co zrobiono nam? O tym mówi Pismo Święte. Po przodkach to odziedziczyli, mówi Pan. Po przodkach to odziedziczyli.
Ile razy w życiu słyszałeś takie sformułowania w dzieciństwie? Nie płacz. Bądź cicho. Pamiętacie to? A ilu z was to zaczęło powielać do swoich dzieci, bliskich? To łatwo idzie. Rozumiesz? Nie usłyszałem jeszcze ani razu, może też nie za dobrze słyszałem, ale nigdy nie usłyszałem, nie zobaczyłem, nie widziałem matki, która na płaczące dziecko reaguje inaczej, tak? Na długo płaczące, krzyczące, jak w formie gniewu, złości lub bezradności. Dlaczego? Bo tak ona była traktowana. Tak ją nauczono komunikować. I ona teraz nauczy tak komunikować to dziecko. To dziecko będzie wiedziało, że płacz jest zły. To dziecko będzie miało w głowie taką informację: nie może cię boleć w środku. Utwardź się. Bądź silny. Nie pokazuj swoich emocji. Jak możesz. Szybko się nauczyliśmy, że nie powinniśmy akceptować takich emocji jak złość, smutek, rozczarowanie, poczucie winy. Nauczono nas tego. Nie wolno nam tego akceptować. Wolno. Dzisiaj u wielu chrześcijan pojawiają się takie odczucia i oni w ogóle nie wiedzą, co mają zrobić z nimi. Natychmiast większość z nich przypisują demonom, gonią te demony, wkurzają się, że demony nie odchodzą, dziwią się, przyogromnie, a dalej się tak czują. Mówię, widzisz, to jest taki specjalny demon, na którego krew Jezusa nie działa. Taka specjalna konstrukcja, to twojego życia została przysłana. Taki demon większy niż Chrystus. W większości przypadków to nie są demony. Tylko to jest nieumiejętność przeżywania tych emocji. Ich się nie umie przeżywać. Bo one zostały zostało w nas wmontowane myślenie, że one są złe. Rozumiecie? Złe. Nie przyjdę do mojej żony, nie popatrzę jej w oczy i nie powiem: chciałbym to, to i to. Pragnę tego, tego i tego. Jak ja rozmawiam z małżeństwami i na przykład mówię tak: jak rozmawiacie o seksie? My seks uprawiamy. Ja mówię, ja się nie pytam, jak seks uprawiacie. Jak rozmawiacie o seksie? Jak sobie komunikujecie? Jak ty komunikujesz tą rzecz? Mówię, nie, nie komunikuję. Ja mówię, nie, dlaczego? Szok. On nie komunikuje. Namaszczony, pełen Ducha Świętego. Wiesz, o co chodzi? Głosi Ewangelię, wypędza demony. Rozumiesz? Ale nie przyjdzie do żony, nie powie: wiesz co, ja bym chciał, żebyś mi tak i tak zrobiła dobrze. On nie powie. Wiesz, dlaczego on nie powie? Bo on ma w środku zamontowany taki zegarek, który mówi tak: tej emocji nie wolno ci dotknąć i uwolnić. Przecież to cię zniszczy. Jak ty będziesz wyglądał w jej oczach, jak ty jej powiesz o takich swoich potrzebach? To się nie mówi o tych potrzebach. Mija jeden rok, drugi, trzeci małżeństwa. Do tych rzeczy nigdy nie doszło. Rozumiecie? A u chłopa w głowie cały czas siedzi. Co tu zrobić? Demony odeszły. Nie ma co gromić. A rozumiesz, o co chodzi? Myślenie przemienione, służysz w królestwie, a cały czas ci siedzi to coś z żoną. Ale nigdy jej nie powiedziałeś. Co chciałbyś, żeby się co? Domyśliła. Domyślenie jest na granicy czarów. Jest domyślenie, cienka granica, potem czary. W komunikacji nie ma domysłów. W komunikacji, zdrowej komunikacji, nie istnieją domysły.
Trzeba komunikować swoje odczucia. Trzeba to komunikować, żeby relacja była prawidłowo budowana. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli nie akceptujesz pewnych emocji w sobie, to nie będziesz ich akceptował w drugim człowieku. Rozumiesz to? Jeżeli nie akceptujesz w sobie gniewu, to gniew w drugim człowieku będzie przyprowadzał twoje życie, twoją relację z tym człowiekiem do wojny. Kiedy tylko pojawi się gniew w tym człowieku, rozumiesz? To będzie rozwałka waszej relacji. Wiesz, czemu tak poruszycie gniew w tym człowieku? Bo ty nie akceptujesz gniewu w sobie. Więc nie akceptując go w sobie, nie akceptujesz go w drugim człowieku. I wiesz, co robisz? Walczysz. Wiesz, czym jest kryptohomoseksualizm? To jest w ogóle kryptohomoseksualiści. To jest taka ciekawa rzecz, że to są straszni wojownicy z homoseksualizmem. Najbardziej z homoseksualizmem walczą kryptohomoseksualiści. Jak ja teraz na mnie patrzę, na takie marsze antyhomoseksualne, nie? Idą w ogóle, puk, rodzina! Wiesz, ja tak patrzę, mówię, Panie Boże, mówię, większość krypto. To już w ogóle psycholodzy udowodnili. Najbardziej na homoseksualistów krzyczą kryptohomoseksualiści. Oni nigdy nie są, nie będą homoseksualistami. Oni są mocni. Oni są męscy. Cudzysłowie, wiesz, o co chodzi. Tamto to nie, tamto to pytamy są. A ile masz pytała w sobie? Kozaku. Ile myśli miałeś pytarskich w życiu? Jakie rzeczy ci kręcą? No powiedz. Nie powiesz. A może jakbyś powiedział, to byś się wziął uwolnił. Pokazuję wam skrajne rzeczy. Dlaczego? Żebyście zobaczyli, w jaki sposób blokowanie emocji w sobie powoduje, że nie akceptujemy ich w innych ludziach. Nie akceptujesz w sobie, nie akceptujesz w innych. Rozumiecie, skąd konfliktów jest masa? Nie chcemy mówić do innych ludzi o różnego rodzaju emocjach, które są w nas, ponieważ boimy się, że oni również nie zaakceptują tego, co czujemy. Jeśli ty nie akceptujesz w sobie czegoś i ty nie akceptujesz w kimś czegoś, to boisz się w ogóle poruszyć ten temat, bo boisz się, że on też ciebie nie zaakceptuje. Rozumiesz? Boisz się. I gnieciesz w sobie. Każdy człowiek ma ogromną potrzebę aprobaty. Nie ma takiego człowieka, który nie chce być zaaprobowany. Który nie chce być zaakceptowanym człowiekiem. Takich ludzi nie ma. Każdy chce być. Ja chcę być i ty też chcę być. Każdy chce być chciany. Nie ma takich twardzieli na świecie, że nie chcą być chciani. Wszyscy chcemy być chciani. Ale pokazanie tego drugiemu człowiekowi, wiesz, czym się wiąże? Że cię odrzuci. No to nie pokaże. Nie pokaże, że chce być chciany. Nie pokaże, że go potrzebuje. Nie zakomunikuje mu potrzeby bliskości. Bo mnie odrzuci. Bo nie zaakceptuje tego, co jest we mnie. I wiecie, co się tworzy? Co się tworzy? Paranoja. Tworzy się paranoja. Coś wam powiem. Jednym z najbardziej zakorzenionych systemów emocjonalnych w człowieku, które nie są uwolniane, jest strach przed odrzuceniem. Ludzie się boją być odrzuceni. Dlatego nie komunikują różnego rodzaju swoich potrzeb, nie komunikują pragnień, nie komunikują głębokich odczuć, bo boją się, że będą odrzuceni. I teraz pytanie. Dlaczego zakładamy, że będziemy odrzuceni? Czemu od samego początku robimy takie założenie? Przecież to jest pół na pół.
Czy my w ogóle uważamy, że na pewno nas odrzucą? Dlaczego? Przez to, że tak nam to mocno wbito w głowę. Rozumiecie? Nam to wbito w głowę. Jaki jest początek? Początek jest taki, że zaczynam akceptować rzeczy, które są we mnie. Zaczynam je akceptować. Akceptuję swoje odczucia, akceptuję swoje potrzeby. To jest takie na dzień dobry, żeby jakikolwiek ruch dalej wykonać. Ja muszę zacząć to akceptować. Bo kiedy ja zacznę to akceptować, to następnym krokiem będzie to, że zdecyduję się na to, aby zaakceptować to w innym, jeżeli on to uwolni. Akceptując rzeczy w sobie, z automatu robimy komunikację jeszcze niewerbalną w stronę drugiego człowieka, że będziemy też akceptować to, co w nim się znajduje podobnego. Jeżeli ja zaakceptuję to na przykład, że jest we mnie jakaś forma gniewu, to jeśli się spotkam z drugim gniewnym człowiekiem, rozumiecie? To będę zaakceptuję też, że on może wybuchnąć. I wtedy, kiedy ja zakomunikuję coś, a on wybuchnie, to ja nie jestem zaskoczony. I ja go nie odrzucam. Rozumiecie mechanizm komunikacji? To jest mechanizm, który działa. Jesteśmy połączeni z innymi ludźmi. Zauważcie, szczególnie z osobami, które jesteśmy blisko, jesteśmy połączeni, ktoś coś przeżywa, jakiś smutek. Z automatu coś się dzieje też w tobie. W mniejszym lub większym stopniu, bo jesteś połączony. Musisz rozumieć, że tego nie wolno hamować ani blokować. Sama natura nam na to wskazuje. Jeżeli my blokujemy, na przykład, nałóżmy jakieś współczucie wobec kogoś, to my w ogóle od razu komunikujemy temu drugiemu człowiekowi, że nie, ty jesteś w poważnym błędzie, ja w to nie wchodzę. Ale przecież można być otwartym i powiedzieć tak, w ogóle nie torpeduję tego, co się z tobą dzieje. Absolutnie z tobą współczuję. Bo rozumiem, że to, co czujesz, rozumiesz, jest silne, gdyż też sam tak silnie przeżywam inne rzeczy. Rozumiecie, że początek komunikacji wynika z tego, co zrobimy sami ze sobą w środku? Nie możemy mieć pretensji do innych ludzi, że oni nie są odpowiednimi formami dla naszej komunikacji. To w nas jest zawsze początek. Albo sukcesu, albo problemu. Zobaczcie, tak nas nauczono, że chcemy na przykład, aby natychmiast ktoś przestał. Ktoś płacze. Zobaczcie, to są jakie, pokazałem też na marginesie takie chore rzeczy. Podchodzimy do niego, nie płacz. Kurczę, dlaczego? Dlaczego podchodzimy do człowieka, który płacze i mówimy, nie płacz? Co za choroba jest w nas? Dlaczego masz nie płakać? Widocznie przeżywasz coś, na co reagujesz płaczem. Rozumiem cię. W ogóle nie zamierzam ci mówić, nie płacz. No jestem tu przy tobie. Rozumiem, że płaczesz. Mogę popłakać z tobą. Nie będę ci mówił, nie płacz. Ktoś siedzi smutny, drugi do niego podchodzi, nie smuć się. Dlaczego? Czemu mu to robić? Bo on potrzebuje. Dlaczego? Skąd wiesz, że on potrzebuje twojego pocieszenia? A skąd ty to wiesz? Prorok? Czy jak? Najczęściej po prostu jest ci źle, bo nienawidzisz tego stanu w sobie. A rozumiesz?
rozumiesz, po co idziesz go pocieszyć, bo ty nienawidzisz tego stanu w sobie. Jak ty patrzysz na niego, to w tobie się wszystko gotuje. I ty podchodzisz i mówisz, czemu jesteś smutny? Przecież Chrystus jest z tobą. To jest najgorsza rzecz, usłyszeć od kogoś, Chrystus jest z tobą. Proszę cię. To najgorsza rzecz, podejść do charyzmatyka, który jest w ruchu pełnej Ewangelii, w ruchu wiary i powiedzieć do niego, Chrystus jest z tobą. Przecież wiesz. Czy w ogóle to nie w ten sposób ma nastąpić w ogóle komunikacja pocieszenia. Rozumiesz? To nie tak to działa. Pewnie czasami są potrzeby, żeby kimś strząsnąć, ale ja nie o tym teraz mówię. Nie o tym. Ja mówię o tym, jak komunikować mamy nasze uczucia i jak mamy rozumieć uczucia innych ludzi. Wiecie, co robimy na przykład, kiedy przychodzimy do człowieka i mówimy, nie płacz? Powodujemy, że się zamyka w sobie. I koniec. Nie płacz. Zamyka się w sobie. Nie płacze, płacz. Ja przez długi czas wmawiałem sobie, że ja nie mogę być jakiś. Nie mogę przeżywać pewnych uczuć. Nie mówiąc o tym, że mam komunikować swoje głębokie potrzeby. Ja przez lata byłem w takim stanie. Odmawiałem sobie tego. Uważałem to za złe. Uważałem to za słabe. Uważałem to za karygodne. Tak byłem takim człowiekiem. Byłem człowiekiem, który nie potrafił uwalniać trudnych odczuć i uciekał od trudnych rozmów. Zapytajcie mojej żony. Wiecie, dlaczego my myślimy, że kiedy uwolnimy swoje odczucia lub powiemy o swoich potrzebach, to będziemy odrzuceni? Są dwa powody tego. Pierwszy to jest taki, że tak się stało wiele razy. Czyli masz swoją historię odrzucenia na przykład. O, zawsze kiedy uwolniłem swoje uczucia, to mnie odrzucili. O, zawsze kiedy powiedziałem o swoich potrzebach, to nie zrealizowali i odrzucili. To jest w ogóle tak. Tak miałeś. Masz taką historię. A drugi powód to jest taki, że projektujemy na innych nasze własne reakcje. My to projektujemy. My w ogóle myślimy, że to, co w tej chwili ja odczuwam, to dokładnie odczuwa tamten człowiek. Czyli jeśli ja to uwolnię, to on mnie zetnie. To jest projekcja w ogóle. A w ogóle wiesz, że to jest nieprawda. Bo ty nie masz takiego wglądu w to. To jest twoja paranoja. Nic więcej. To jest tak samo jest z potrzebami. Wiele potrzeb nie zostało zaspokojonych. Uwolniliśmy informację o naszych potrzebach i nie zaspokojono tych potrzeb. I historię mamy niezaspokojenia naszych potrzeb. No to po co ja będę komunikował moje potrzeby, mówi twoja podświadomość, jak znowu nie zostaną zaspokojone. Jeszcze ktoś mnie dalej wyśmieje, ktoś mnie dalej odrzuci, ktoś mnie dalej oleje. Po co mi kolejny ból? Postępowanie na podstawie własnej historii. Rozumiesz, dlaczego komunikacja prawidłowo nie powie? Bo postępuje na podstawie własnej historii. I w ogóle, po drugie, jeśli my nie radzimy sobie z własnymi odczuciami, i nie potrafimy przekazać swoich potrzeb, to w ogóle robimy założenie, że druga strona na 100% ma tak samo. Na 100% ma tak samo, a więc nie ma najmniejszego sensu wchodzić w tą interakcję. Rozumiesz? Bo on jest zamknięty, jak ja jestem zamknięty. Bardzo często ludzie w ogóle nie komunikują głęboko do siebie, bo robią od razu założenie, że drugi człowiek jest zamknięty. Od razu miało założenie wewnętrzne. Nawet jak próbują, to jest ta próba
Ona jest podszyta w ogóle strachem. Jak tam coś tam od razu nie wypala, to jest cofka. Dziękuję bardzo, bo tak miałem rację. Kurczę. Beton. Gdy my tak robimy, to w naszym ciele, posłuchaj, czyli gdy my kumulujemy, inaczej, nie uwalniamy głębokich odczuć i nie mówimy o swoich potrzebach, to w naszym ciele zaczyna następować reakcja toksyczna, czyli podnosi się stres, zabójca ludzi. Kiedy powstaje stres? Kiedy jesteśmy pełni niewyrażonych, głębokich odczuć? Kiedy jesteśmy pełni niewyrażonych wobec innych ludzi swoich potrzeb? Podnosi się potężnie stres. Niewyrażone uczucia gromadzą się w naszym ciele w formie skumulowanej energii. A rozumiecie, co to jest? To jest skumulowana energia, która rozsadza nas od środka, powoduje destrukcję wewnętrzną. Rozumiecie, jak to jest niebezpieczne? A po drugie, jeżeli my nie postępujemy w ten sposób, to na pewno będziemy mieli same konflikty. Nie ma nic gorszego niż człowiek zamknięty na poziomie emocjonalnym i niewyrażający swoich potrzeb. Kurczę, Jezus podchodził do ludzi i pytanie Jego było w ogóle, co mam Ci zrobić? O co On pytał? Kazał wyrazić potrzebę. Wyraź potrzebę. Panie, chcę, abym widział. Widź. O, rozumiesz? Wyraź potrzebę. On nas tego uczył, Mesjasz. Posłuchajcie, jeżeli głębokie uczucia nie są uwalniane i potrzeby nie są uwalniane, powtarzam to po raz któryś już teraz, to powstają w nas paranoje. Ja w ogóle chcę, żeby każdy z Was, do kogo dociera to, co ja mówię dzisiaj, zobaczył potencjalne paranoje. Największym problemem w komunikacji jest iluzja, że do niej doszło. Posłuchajcie, zapamiętajcie te słowa. Największym problemem w komunikacji jest iluzja, że do niej doszło. W naszej głowie projektujemy komunikację, której nie ma. Myślimy sobie tak, on mnie nie zrozumie, on mnie odrzuci, on mnie nie pojmie. Rozumiecie? Nie ma sensu, żebym się wobec niego otworzył, nie ma sensu, żebym mu powiedział, on mi nie przebaczy, on mnie i tak dalej, i tak dalej. W naszej głowie jest projektowana komunikacja. To jest paranoja. Skąd ty wiesz, że on cię odrzuci? A rozumiesz? Pan mi powiedział. Korba. Nie wiesz, że cię odrzuci. A wiesz dlaczego? Bo nie spróbowałeś uwolnić głębokich emocji i określić swoich potrzeb. Ja nie mówię, że cię nie odrzuci. Ja nie wiem, czy cię odrzuci, czy cię nie odrzuci. Ale nie możesz przed odrzuceniem bronić się wymysłem, że będziesz odrzucony. Bo to jest paranoja. A zatem stoją duchy, demony paranoi, kłamliwe duchy, które mówią do głów ludzi i ludzie się zamykają. A jak się w ogóle trafi ktoś otwarty, to uważam, że on jest nienormalny. Nie wiem, czy wy zauważacie, że jak trafia się ktoś normalny, taki normalnie otwiera, przychodzi, tam mówi coś, to w ogóle jesteśmy w szoku. Co zrobić?
zapytał mnie o takie w ogóle głębokie sprawy. Tak ustał w ogóle i mnie zapytał o te głębokie sprawy. A ja w ogóle nie przygotowany, przecież ja nie przemodliłem, a ja w ogóle nie. On mnie tutaj zapytał w ogóle o takie głębie i on tu stoi i się w ogóle, wiesz, i co z nim jest? Co z tym człowiekiem jest? Ten człowiek jest normalny, a ty jesteś nienormalny. To on jest normalny, a ty jesteś nienormalny. On przyszedł i cię po prostu zapytał o głębie serca. On też wyraził swoją potrzebę. Rozumiesz? Podszedł do ciebie i powiedział, słuchaj, weź mnie przytul, kurczę. W ogóle weź mnie pocałuj. Weź, no potrzebuję tego, rozumiesz? Naprawdę dzisiaj miałem trudniejszy, że potrzebuję, żeby mnie ktoś przytulił i pocałował w ogóle. Weź mnie jakoś pogłasz, coś mnie tak mi zrobił, rozumiesz? Tak powiedział, ale co ale? Przed człowiek wyraził potrzebę, głębokie uczucia, a ty masz problem, wiesz czemu masz problem, bo to jest dla ciebie coś, co jest w ogóle absurdem. Dlatego, że ty w ogóle masz poblokowane uczucia i ty byś w życiu nie podszedł do kogoś, nie powiedział, weź mnie pocałuj. Kurczę. To trzeba przyjść z Pismem Świętym i powiedzieć, słuchaj, bo tu jest napisane, żebyśmy się całowali. Pocałuj mnie, jak powiada Pismo! Według apostolskiego nakazu Pawłowego. Tak trzeba powiedzieć. Rozumiesz? Szok. Nie można powiedzieć w przyśmiech, weź mnie pocałuj. Bo mi jest, kurczę, trudniej tak teraz, wiesz. To się mogę pomodlić. Ja się nie chcę, że się o mnie modlę. Ja się dobrze modlę. Ja się 20 lat modlę dobrze. Ja się modlę jak dzik. Ja nie chcę, żebyś się o mnie modlił. Nie chcę, żebyś demony wyrzucał. Pocałuj mnie. Ale to jest dla ludzi nie do przyjęcia. Jakby przed Pawłem powiedział, co on zrobił? Przed Pawłem, Pawle, jakieś słowo masz do nas? Nie, no chciałem, żebyś mi pocałował. Pokazuję wam proste rzeczy. Dla nas zakryte przez diabła wielokrotnie. Zakryte. Masz wewnętrzną potrzebę wyrażania siebie, bo w to włożył w ciebie Bóg. Nie możesz przed tym uciec. Ty musisz wyrazić siebie. Jak nie wyrazisz siebie, to oszalejesz na tym świecie, rozumiesz? Oszalejesz, potem pójdziesz do nieba. Szalony. Rozumiesz? Musisz wyrażać siebie. Musisz wyrażać swoje głębokie emocje. Musisz mówić o swoich potrzebach. Musisz stać się to dla ciebie kulturą życia. Bo będziesz niesprawny w tym świecie. Dobra wiadomość jest taka, że my się możemy nauczyć innego języka, zupełnie innego języka. Nie języka kłótni, nie języka przemkomarzania, przeciskania, wyciskania na kimś swoich racji. Języka, który zamiast oceniania drugiego człowieka na dzień dobry, zacznie wyrażać swoje głębokie uczucia i potrzeby. Takiego języka się możemy nauczyć. Języka, w którym nie ma miejsca na interpretację. Chrześcijanie, szczególnie charyzmatycy, są mistrzami interpretacji. Co przez to rozumiesz? No to co ci powiedziałem? A co za tym stoi? A pewnie tam jest, za tym coś jeszcze jest. Nic tam nie ma. Chcę co chcę. A dlaczego? Wiesz o co chodzi? A czemu chcesz, żebym cię przytulił? A dlaczego? A może masz jakiś problem? Nie, cholera, chcę, żebyś mnie przytulił normalnie. Nie mam problemów, powiedzmy. Tak? Chciałbym być przytulony, taką mam potrzebę. Co za tym jest? Nic za tym nie ma. Dziecko, które jeszcze nie ma tak schorowanej pani, przychodzi do rodzica, przytula się. Ja kiedyś liczyłem, ile Sara razy się przytulała, jak była młodsza. Ona w ogóle przychodziła do pokoju, przytulała się sama, a potem odchodziła i robiła to na przykład 17 razy na godzinę.
Nie rozmawiała ze mną o niczym, tylko przychodziła, o, przytuliła się, a jeszcze miała, jak była mała, to miała takie coś, że podchodziła i mi tą częścią dłoni wkładała pod gardło i mówiła ciepłe. I robiła tak na przykład rok, czy ona potrafiła w kościele podejść, sprawdzić, czy jest ciepło, ja mówię, ciepło, ciepło. I to jej dawało, tak, to powodowało, że to dziecko, tak, było szczęśliwe. Ono przychodziło z potrzebą i tą potrzebę realizowało, tak? Dorosły nie, on nie zrealizuje, nie podejdzie, bo ciepłe. Podejdzie do kogoś jeszcze. Sprawdź mu. Takiej osobie, co świeżo przyszło. Ona się tak tam. Co ty robisz? Ten robi sprawę, że nie chcę sprawdzić, czy masz ciepłą szyję. A czemu to robisz? Taki gest proroczy? Nie, tak. Taką potrzebę sprawdzenia, czy masz ciepłą pod szyję. Jak to? No tak normalnie. No wiesz, jak to zbliża? O wiele bardziej zbliża niż wycytowanie mu 17 praw bożych. Rozumiesz? I 8 zaburzeń, które właśnie zauważyłeś pod natchnieniem. To o wiele bardziej zbliży. Przede wszystkim, zanim dojdziemy do uwalniania na zewnątrz, tak jak powiedziałem, musimy w środku to w sobie poukładać. Ja was błagam o to. Poukładajcie w sobie głębokie uczucia. Nie, jakby wydobądźcie je. I jak będziecie się modlić, to będziecie, Panie, pomóż mi uwalniać uczucia te głębokie, które mam w środku wobec innych ludzi. Chcę tego. Może się trochę boję, Boże. Może to jest dla mnie takie, kurcze, Boże, nowe. Ale wiem, że muszę to zacząć komunikować. I naucz mnie, Boże, wyrażania moich potrzeb. Chcę je jasno mieć określone i chcę je wyrażać. Są 4 elementy, które sobie wypisałem, bardzo ważne w komunikowaniu uczuć i potrzeb. Po pierwsze, to jest spostrzeżenie. Zaczynamy od tego, co zaobserwowaliśmy. Nie ma tu miejsca na żadne domysły, interpretacje, krytykę, osąd. Nie ma takich rzeczy. Tutaj interesują nas suche fakty. Dam ci przykład. Zamiast powiedzieć tak, znowu zapomniałeś o kolacji, na którą byliśmy umówieni. W ogóle o mnie nie dbasz. Taki komunikat. Może jest częsty, na przykład w relacjach. Mówimy taki komunikat. Nie wróciłeś do domu na kolację, na którą byliśmy umówieni. Posłuchajcie różnicy. Pierwszy komunikat to jest komunikat, gdzie są zablokowane emocje i nie ma uwolnienia potrzeby. Za to jest uwolniony osąd, krytyka. Rozumiecie? I brzmi on w ten sposób. Znowu zapomniałeś o kolacji. Jest zarzut przedstawiony komuś. Słyszycie zarzut? Człowiek dostał zarzut. Znowu zapomniałeś o kolacji, na którą byliśmy umówieni. Zarzut zostaje podniesiony poprzez rangę tego, że byli umówieni. Czyli samą formą zarzutu człowiek został pchnięty, a teraz jest dociskany. I teraz posłuchaj. W ogóle o mnie nie dbasz. Dobity. Kochana żona. Lub kochany mąż. Czy tutaj w przypadku tym żona. Pchnęła, docisnęła, dobiła. Jednym zdaniem.
Ale drugi komunikat. O tej samej treści. Nie wróciłeś do domu na kolację. Stwierdzenie faktu. Nie ma tutaj osądu, nie ma tu krytyki, nie ma pchnięcia. Nie wróciłeś do domu na kolację, na którą byliśmy umówieni. Rozumiecie różnicę? Tu nie ma zgniecenia człowieka. Nie ma dociśnięcia człowieka. Jest określenie spostrzeżenia. Po drugie, uczucia. Na drugim etapie mówimy o konkretnych uczuciach, które się w nas pojawiają w związku ze spostrzeżeniem. Zamiast powiedzieć oceniająco takie zdanie: jesteś beznadziejny, nie kochasz mnie. To to jest. To jest wydanie werdyktu. Jesteś beznadziejny, nie kochasz mnie. Mówisz tak. Czuję się w związku z twoim zachowaniem rozczarowana i smutna. Co zrobiła kobieta? Zakomunikowała mu swoje uczucia. Nie dokonała osądu, nie dokonała krytycznego uderzenia, powiedziała, jak się czuję. I co? Zostawiła chłopa z tą informacją, jak ona się czuje. Czuje się niedoceniona, czuje się rozczarowana. No i oczywiście, jeżeli mężczyzna jest silnie zablokowany, to do niej powie, uwolnić cię trzeba w imieniu Jezusa. Jesteś duchem, masz duchę i mieszkasz w ciele i nie powinna się tak czuć. Ale wiecie, co on robi teraz? Właśnie rozpieprza swoje małżeństwo. Zawodowy rozpieprzacz małżeństwa. Bo ona powiedziała, jak się czuje. Rozumiecie? A on ją chce uwalniać. Bo on się boi tych odczuć. On się boi ich. Po trzecie, potrzeby. Tutaj opisujemy swoją potrzebę lub pragnienie, które nie jest zaspokojone. Proste. Potrzebuję spędzać z tobą więcej czasu. Rozumiesz taki komunikat? Potrzebuję z tobą więcej czasu spędzać. Nie, nie spędzasz ze mną czasu, łotrze. Ja potrzebuję spędzać z tobą czas. To jest zdrowy komunikat. I po czwarte, prośba. Na ostatnim etapie prosimy drugą osobę o konkretne działanie, które może zaspokoić naszą potrzebę. Proszę, abyś wracał na czas, gdy jesteśmy umówieni na konkretną godzinę. Proszę, żebyś wracał na czas. Rozumiesz? To jest moje pragnienie. Chcę tego. Gdybyś na przykład powiedział tak, proszę, abyś bardziej szanował złożone przez siebie obietnice, to jest petarda już. Już go skopałaś. Opowiedziałaś mu właśnie w tym komunikacie, że jest niewiarygodny, że nie można na niego liczyć, nie można na nim polegać, że jest kłamcą. Rozumiesz, że powiedziałeś, że jest kłamcą? Ten piękny tekst powiedział, że jest kłamcą. Złóżmy to do kupy wszystko. Nie wróciłeś do domu na kolację, na którą byliśmy umówieni. Czuję się w związku z tym rozczarowana i samotna. Potrzebuję spędzać z tobą więcej czasu. Proszę, abyś wracał na czas, gdy jesteśmy umówieni na konkretną godzinę. I płynie życie. Łapiecie to? To jest bardzo ważne. Inny przykład. Mówisz do mnie podniesionym głosem i używasz słów, które sprawiają, że czuję się nieszanowany.
Chciałbym być traktowany z większym szacunkiem i życzliwością. Proszę, abyś o tym pamiętała podczas naszej następnej rozmowy. To jest komunikat. Na przykład mężczyzny do kobiety. Co on tutaj zrobił? Określił fakt, że ona mówi podniesionym głosem. I że używa słów, które sprawiają, że on czuje się nieszanowany. Powiedział o swoich uczuciach. Nie nawarczał na nią. Rozumiesz? Nie wykrzyczał, że to on pracuje, a ona nie. Rozumiesz? Nie zrobił tego. Powiedział, czego by pragnął, czego by chciał. Chciałbym być traktowany z większym szacunkiem i życzliwością. Chciałbym, żebyś mnie szanowała. Tego bym chciał. Takie jest moje pragnienie. Pamiętaj o tym, proszę, podczas następnej rozmowy. Dlaczego komunikowanie się w zgodzie z tym schematem czyni cuda? Ponieważ taka formuła komunikatu nie pobudza u drugiej osoby mechanizmów obronnych. Przed takim komunikatem nie można się bronić, bo on cię nie atakuje. Rozumiesz? Kiedy stwierdzisz fakty, włączysz uczucia, określisz potrzeby i sformułujesz prośbę, to komunikat nie będzie zabójczy. Rozumiesz? Nie będzie tam oskarżenia, poniżenia, uwolnienia sądu. To jest mała próbka, o czym ja mówię tutaj dzisiaj. Na następnym spotkaniu sobie pociągniemy to do końca i zakończymy. Dzisiaj chcę wam określić, jakie to są ważne rzeczy. I w ogóle nie chcę, żebyście się zgadzali w relacjach ze sobą na inny standard. Nie chcę, żeby były inne standardy w naszych wspólnotach, w małżeństwach, w relacjach. Chcę, żebyśmy mieli taki standard komunikacji. I żebyśmy to potem uwalniali do innych ludzi. To jest w ogóle komunikacja, to jest fascynująca rzecz. W tym można płynąć. Ale trzeba zrobić porządek w sobie. Przestać bać się głębokich odczuć. Przestać obawiać się, że nasze potrzeby są naszymi słabościami. Trzeba powalić demony przeszłości, które wmontowali w nas nasi rodzice i opiekunowie i cała kultura, która była poprzednia. Trzeba to powalić w imieniu Jezusa. Rozumiecie? Powalić to. Powiedzieć, jestem nowy. Nie mam nic wspólnego z tym systemem komunikacji, który mi wtłoczono kiedyś. Pomóż mi, Duchu Święty, abym komunikował w prosty sposób. Naucz mnie, jak mam spostrzegać fakty. Jak mam uwalniać głębokie uczucia. Jak mam uwalniać moje potrzeby. Jak mam składać prośby wobec drugiego człowieka. Naucz mnie, Duchu Święty. Ty jesteś moim nauczycielem. Będę to ćwiczył. Będę o to dbał. Przyniosę ci mój język. Wiecie, co zrobiłem 19,5 roku temu na kolanach na początku? Powiedziałem, masz mój język. Oddałem Bogu język. Powiedziałem, zmień mój język. To nie oznaczało tylko, żebym przestał przeklinać, mówić brzydkie słowa. To chodziło o to, że ja chciałem się nauczyć. Jeszcze nie wiedziałem dokładnie, co to znaczy mowa Boża. Przeszedłem przez religię, przeszedłem przez dziwactwa komunikacyjne. Natomiast ja zrozumiałem,
Jak ważną rzeczą jest komunikacja. Z obfitości serca mówią usta. To, co jest w sercu, ta konstrukcja, która jest w sercu, jest uwalniana na zewnątrz. Jak w sercu, czyli w naszym wnętrzu, są zepchnięte głębokie uczucia. Rozumiecie? Jeśli są zepchnięte nasze potrzeby, okryte są te potrzeby, to my nie jesteśmy w stanie prawidłowo komunikować tego. My tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Co się dzieje, gdy zaczynamy otwarcie i bezpośrednio wyrażać swoje uczucia i potrzeby? Przede wszystkim stopniowo zaczynamy uwalniać się od ogromnego balastu. Spadają z nas ciężary, które nosiliśmy na swoich barkach. Spadają z nas ciężary. Spadają z nas ciężary. Często mnie ludzie pytają, jak my naprawialiśmy zagadę nasze małżeństwo. Przede wszystkim rozmawialiśmy. Rozumiecie? Nie mijając się. Nie czasem. Kalendarz, który jest moim przyjacielem, miał w sobie informację. Tydzień. Rozmowa z żoną, rozmowa z żoną, rozmowa z żoną, rozmowa z żoną, rozmowa z żoną. I wykrzyknik przy tym, i wykrzyknik, i wykrzyknik. Każdego dnia. Przynajmniej po jednej sesji. To był priorytet. 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 Wchodziliśmy do pokoju, zamykaliśmy drzwi, rozmawialiśmy. Rozumiecie? Koniec. Dzieci nasłuchiwały. Wiktor zaglądał co jakiś czas, mówi, będzie rozwód? Ja mówię, nie będzie. Będzie zmiana. Trzeba komunikować. Duch Święty, którego masz, to nie jest jedynie duch namaszczenia. Nie bądź głupcem. Nie pozwól, aby wciągnął cię system religijny, który mówi o tym, że namaszczenie jest wystarczające do tego, aby żyć w życie, aby żyć pełną pobożnością. To jest nieprawda. Namaszczenie toruje drogę i łamie jarzmo. Nic innego nie jest. W ogóle wiesz, jak wygląda namaszczenie? Jak pług, jak lodołamacz, jak spychacz. Rozumiesz? Jak sobie wyobrażasz namaszczenie, to tak sobie wyobraź. To jest to. To jest namaszczenie. Ale za spychaczem idą inne maszyny, które kładą po asfalt, które ubijają. Rozumiecie, o co chodzi? I tak powstaje droga. Namaszczenie idzie zawsze pierwsze. Ale ono toruje drogę, toruje. Nic więcej namaszczenie nie robi. Musimy robić porządek w naszym wnętrzu, żeby uwalniać prawidłowo na zewnątrz. W pierwszej kolejności dopuszczamy nasze głębokie emocje i potrzeby do naszej świadomości. Ty musisz być świadomy swoich głębokich emocji i potrzeb. Świadomy. Nie możesz być nieświadomy. Jak przyjdę się i zapytam Ciebie, czego chcesz, to Ty musisz powiedzieć, czego chcesz. Tu musisz mieć i na końcu języka, czego chcesz. A nie, nie wiem, nie wiem. Taki kabaret z moralnego niepokoju. Siedzą w ogóle, o dzieciach swoich rozmawiają. Grupa taka heavy metalowa. Jeden mówi, ja mam syna, ja mówię, na wszystko nie wiem. Ile masz lat? Nie wiem. Jakiej szkoły chodzisz? Nie wiem. Rozumiesz? I oni go pytają wreszcie tego ojca, i co ty z nim robisz? On mówi, nie wiem. Mówi, to przynajmniej wie, że to twój syn. To jest mistrzostwo ten kabaret. Rodzice, obejrzyjcie sobie, kabaret moralnego niepokoju. Rodzice. W ogóle. Muszę rozumieć. Jeżeli my uwalniamy prawidłowo te rzeczy, bo już je mamy tutaj, na samej końcóweczce, rozumiesz? To w tym momencie zaczynamy unikać przede wszystkim niepotrzebnych konfliktów i spięć. Nasza relacja jest dużo łatwiejsza. Tak, będą tacy, którzy odrzucą nas. To, co ja mówię, to nie jest gwarant na to, że każdy człowiek cię przyjmie.
To żaden gwarant. Jezus był Bogiem, a Go zabili. A więc nie mamy żadnej gwarancji na to, że Cię przyjmą. Rozumiesz mnie? Ale Ty ze swojej strony musisz prawidłowo funkcjonować. Musisz uwalniać głębokie uczucia i mówić o swoich potrzebach i tak wchodzić w komunikację. W sytuacjach trudnych i łatwych. Musisz zastąpić pewne zwroty innymi zwrotami, pewne słowa innymi słowami, bo słowa mają moc. Słowa mają moc. Słowa potrafią ranić jak miecz. Rozumiesz? Słowa tak potrafią ranić. I to nie jest to, że to są słowa wulgarne czy jakieś straszne. Nie, to są słowa źle użyte. Rozumiesz? I w ogóle... Nie powiem tego już, bo przejdę granicę. Czasami słucham ludzi, jak się do siebie odnoszą gdzieś, nie? I to jak się do siebie odnoszą, to nie są słowa jakieś wulgarne, chamskie. Tylko to jest słowo źle uwolnione, źle włożone, źle skonstruowany komunikat. I to w ogóle niszczy. Moja żona mówiła mi tak, jak opowiadała, co najbardziej ją zraniło w moim życiu, bo mieliśmy takie rozmowy, gdzie mówiliśmy o tym, co nas najbardziej zraniło w naszym życiu, jak się najbardziej poraniliśmy, co sobie zrobiliśmy najgorszego. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to, co ona mi... Ja uważałem, że inne rzeczy jej gorsze zrobiłem. Dla mnie to, że na przykład chciałem ją zastrzelić, to, że to było takie jedno z najgorszych rzeczy, prawda? Albo to, że szła w ciąży, a ja szedłem w ogóle nawalony za nią, zdenerwowałem pantofle i w nią rzucałem w plecy. Rozumiesz, to mi się wydawało, że najgorsze w ogóle. Szedłem i ją tam informowałem o wszystkim. Czy to na przykład, że nie wiem, zrobiliśmy remont świeżo w domu, a ona coś tam mi powiedziała, takie syropy stały dziecka, naszego Wiktora małego, a ja w ogóle brałem te syropy i waliłem w te świeże ściany w ogóle. Ile tych syropów było, więc znaczy syrop ze ściany ściągnąć? To jest remont. Ja myślałem, że to były te najgorsze rzeczy. Ale ona powiedziała mi coś innego. Mówi, nie, Artur, to nie mnie najbardziej raniło. Najbardziej mnie raniło, kiedy używałeś wobec mnie słów, które mnie poniżały. Poniżających słów. Najbardziej mnie raniło, kiedy szedłeś za mną, trzymając nasze dziecko w wózku. I uderzałeś mnie tym wózkiem w plecy i mówiłeś, szybciej. Wtedy łzy, mówię, płynęły z mojego serca. Ty mnie zabijałeś. Rozumiecie, o czym ja mówię? Nie zabijałem ją parabelum kaliber 9 przystawionym do głowy. Nie tym ją zabijałem. Słowami ją zabijałem. Komunikatem zabijałem ją. Albowiem na podstawie słów swoich będziesz usprawiedliwiony lub osądzony, powiedział Pan. Albowiem na podstawie komunikacji twojej osądzę cię. O tym nie chcą ludzie słyszeć. Innych rzeczy chcą słyszeć. Ale tak powiada Pismo. My musimy robić z takim rzeczami porządek. Ja was proszę, abyście wzięli poważnie tą rzecz. Na następnych warsztatach pociągniemy rzeczy do końca w tym temacie. Ale chcę, żebyście o tym już dzisiaj myśleli. Żebyście rozumieli, jak to jest ważne. I że kiedy z naszych ust będą płynęły prawidłowe komunikaty, w których będą uwalniane nasze głębokie uczucia i będziemy potrafili w tych komunikatach określać nasze potrzeby, to będziemy w stanie budować relacje, których mury diabelskie nie będą w stanie przemóc.
Żaden diabelski mur nie stanie między tobą a drugim człowiekiem, rozumiesz mnie? Żaden diabelski mur. Bo to jest miłość, o czym ja tutaj mówię. To są miłosne rzeczy. Nie ma nic większego niż wylanie serca przed drugim człowiekiem. Nie wylanie serca pod tytułem, jak jesteś nieszczęśliwy, jak ci źle. Rozumiesz, co chodzi? Jak w ogóle wszystko jest do dumy. To nie jest wylanie serca, to jest głupota. Wylanie serca jest związane z tym, żeby uzewnętrznić się. Może ktoś znowu cię odrzuci i powie, nie chcę twojego serca. Rozumiesz? I odwróci się na pięcie i zacznie odchodzić. A ciebie jak miecz przednie to od góry do dołu. Ale wiesz co? To jest lepsze niż chowanie tego w sobie i nie uwalnianie do zewnątrz. Bo wtedy nigdy się nie dowiesz, kto naprawdę cię kocha. Nigdy się nie dowiesz. Bo jeżeli ty będziesz to uwalniał, to wreszcie będziesz trafiał na ludzi, którzy cię kochają. Ja tak robię teraz. Ja mam w ogóle wywalone, czy ktoś mnie zarani teraz. Niech mnie rani, jak chce. Rozumiesz? Niech mnie rani, a ja i tak się będę otwierał, a ja i tak będę wychodził z sercem do ludzi, i tak będę to robił do końca moich dni tutaj na ziemi. Wiecie dlaczego? Bo kocham człowieka. A mogę to robić dlatego, bo już się pogodziłem ze swoimi odczuciami i swoimi pragnieniami. Ja wiem, że ja mam dobrze. I wiem, że jak do kogoś przychodzę z potrzebą i mówię, kurczę, potrzebuję tego. To jestem w tym prawdziwy. Rozumiesz? I on nawet jak on powie, nie dam ci tego, to bym trudno, no co? To nie dasz mi, to sobie pójdę gdzie indziej, kogoś innego poproszę. Rozumiesz? Ale zawsze wyjdę z tym i podam. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ja dziękuję Ci, że Twoje Słowo, ono uczy nas, w jaki sposób mamy żyć. Ojcze, ja chcę, aby Twoje Słowo dawało nam głębokie zrozumienie, w jaki sposób mamy komunikować nasze najgłębsze uczucia i werbalizować nasze potrzeby wobec innych ludzi. Ojcze, naucz nas tego, Duchu Święty. Ojcze, ja chcę, aby nasze języki były poddane Tobie. Aby nasze języki uwalniały zawartości naszych serc. Aby nasze serca nie chowały głębokich odczuć i umiały nazywać swoje pragnienia. Dziękuję Ci za to, że Ty zawsze nas wysłuchujesz. Amen.